No i dobra, zaczynamy sobie nową serię. Seria będzie się nazywała Rozrost. Takie słówko, które gdzieś wpadło mi do głowy jeszcze rok temu. Raz na jakiś czas w sumie używam. No i tak wydaje mi się, że ta seria będzie fajnie z taką nazwą może się przyjmie. No i co, zaczynam dzień w sumie tak jak zawsze. 25 minut cardio w trakcie tego okresu budowania, 6 dni w tygodniu. No i co, i oglądam Dawida. To jest mój poranek. Wstaję, biorę hormon tarczycy, siadam na rower, włączam YouTube. No i to jest jeszcze moment, w którym nie pracuję, tylko oglądam, kręcę to cardio, a potem w sumie robię śniadanie, siadam do komputera, odpowiadam, czekam, aż przyjdzie czas drugiego posiłku, posiłku pre. Jem posiłek pre, jadę na siłownię, zazwyczaj po drugim posiłku, chyba że się muszę dostosować tutaj do Weroniki, no to wtedy jest to po posiłku gdzieś tam trzecim, czwartym. No i co, też nie będę długo mówił, bo muszę troszeczkę przyspieszyć na tym rowerku, ale co chciałem jeszcze powiedzieć, że to poranny jest taki mój w sumie przegląd YouTube'a, bo 25 minutek sobie pokręcę, coś tam sobie obejrzę, także jestem w miarę ze wszystkim na bieżąco. Kończę cardio za w sumie 22 minuty i nagram pierwszy posiłek. Dobra, byłaby posiłek numer 1, ale stwierdziłem też, że wpiszę to wszystko w Fitatu, żebyście zobaczyli, ile wychodzi w Fitatu, a jak ja to liczę. Liczę po prostu z głównych źródeł, tylko makroskładniki i nie liczę kalorii. A więc tak, mamy tutaj 75 gramów kaszy mannej, 10 gramów czekolady, co daje 5 gramów tłuszczu, 20 gramów masła orzechowego, co daje 10 gramów tłuszczu. W tym posiłku łącznie mam 15 gramów tłuszczu, 75 gramów manny, to jest 60 gramów węglowodanów, plus do tego jeden tost, który daje nam 20 gramów węglowodanów, trochę szpinaku i w tym toście jest 100 gramów. Usiądź elegancko. Się nie mówi do widzów z rękami w kieszeni. Jest już? Nagrywanie? No dobra, to możesz ten balkon zamknąć. Możesz wypierdalać. Dobra. Stwierdziłem, że teraz dodam takie podsumowanie startu w Szwecji, czyli tego startu, gdzie tą kartę zdobyłem. Bo w sumie jakbym dodał je na sam koniec filmu, to podejrzewam, że większość osób by tego nie obejrzała, a myślę, że kilka fajnych rzeczy o tym starcie mogę opowiedzieć. I no i kilka tam jakichś takich śmiesznych sytuacji czy ciekawostek, może coś tam jeszcze może pamiętam, bo też nie ukrywam, że to było 3 tygodnie temu, ale ja zawsze zabieram się do nagrywania, tak jak widzicie, z dużym opóźnieniem. Tak czy siak chciałbym coś tam powiedzieć, chciałbym też kilka słów o mojej przyszłości również tutaj powiedzieć. Dobra, a więc tak, co do startu, jeżeli chodzi o logistykę, to wszystko zaplanowałem w taki sposób, żeby wyszło, wiadomo, tanio. Więc w czwartek pojechałem do Berlina, z czwartku na piątek spałem u Kamila, który jest moim, jak wiecie, już bardzo dobrym kolegą, przyjacielem i on zawsze na te starty ze mną jeździł. Od w sumie już 1,5 roku. A więc tak, przespaliśmy się, rano pobudka, pojechaliśmy na lotnisko, lot bez żadnych komplikacji, nawet w sumie dolecieliśmy prędzej niż mieliśmy dolecieć. Potem Arcada Express, czyli taki pociąg jakby, który jechał 200 na godzinę bardzo szybko do Sztokholmu i z Sztokholmu mieliśmy do takiej miejscowości, nie wiem jak to się wypowiada, Södertälje, coś w tym stylu. Mieliśmy dojechać pociągiem. Dojechaliśmy tam, no i wyskoczyło mi, że 3 km od apartamentu. No to mówię, dobra, tam będziemy mieli spacerek. Co się okazało, to gdzieś ta mapa Google zaświrowała i mieliśmy 300 metrów do apartamentu, a z apartamentu mieliśmy
300-400 metrów na halę, gdzie odbywały się zawody. Zweryfikowaliśmy się, ogólnie na weryfikacji, kurczę, no tak siedziałem, no to wszyscy, co wychodzili na tą scenę, było przede mną 14 osób do weryfikacji, robili mega wrażenie. No ale jakby rozbudziła się cała ta fotograficzna część widowni, jak ja wszedłem na weryfikację. Czułem, że bardzo jakby wzrok jest na mnie. Dużo fotografów prosiło mnie, żebym się odwrócił do zdjęcia. Gdzieś tam jakiś taki mini wywiad, który też tam dodawałem. Chłopak się zapytał, skąd przyjechałem, ile ważę, w jakiej kategorii, to. Także tam też udzieliłem, dodawałem to na Instastory. No i co? Wróciliśmy w sumie na apartament. Po drodze się zorientowałem, że przecież mam preton tego samego dnia. Więc wróciliśmy na halę. Stanęliśmy w kolejce. Staliśmy w kolejce 20 minut i powiedział mi, że teraz się pretanują kobiety i mogę zapłacić, a na 19 mam preton. Mówię, okej. No i wróciłem sobie na apartament, zjadłem i wróciłem na 19.00 dosłownie do tego miejsca, gdzie ten tan nakładali. I kobieta każe mi stanąć w kolejce jeszcze raz. No to ja mówię, że no nie, bo ja już stałem w kolejce, jestem umówiony na 19 i skoro kazali mi przyjść na 19, no to chcę na 19, a nie stać drugi raz w kolejce, bo jakbym wiedział, to bym został i byłbym pierwszy do kolejki jako facet. No i tam zagadała do osoby, która te pieniążki od nas brała, takiego powiedzmy organizatora tego, no i byłem wpuszczony o 19.02. Także tutaj zawsze jak macie takie sytuacje, gdzie przynajmniej myślicie, że macie rację, no to się kłóćcie, bo można na tym bardzo dobrze wyjść, a gdzieś w trakcie jakby, jak jesteście już przed startem, no to no każda chwila takiego odpoczynku się moim zdaniem liczy i spokoju wewnętrznego, więc no tutaj mi się kolejny raz udało, chociaż uważam, że mam rację, że bez sensu, żebym stał dwa razy w kolejce, gdzie ta druga kolejka była, myślę, że godzinna. Preton nałożony, wróciliśmy, rano wstałem, kąpiel, wiadomo, fotki to w sumie co półtora godziny do Dawida. No i na start mogliśmy sobie jakby pozwolić pójść dosłownie przed samym startem, jako że no 300-400 metrów do tego miejsca, do tej hali, gdzie się odbywały zawody, a w międzyczasie i tak oglądaliśmy live'a, więc wiedzieliśmy, która kategoria jest obecnie na scenie. No i tak sobie wyszliśmy wcześniej troszeczkę, położyłem się i nagle jakiś taki głośny dźwięk, otwiera się brama obok mnie. No i jest ewakuacja pożarowa. Co się potem okazało, to w sumie nam przedłużyło zawody już o jakieś 40-50 minut, myślę. Ktoś zapalił papierosa w toalecie, no i się alarm pożarowy włączył na całej hali. No i zawody zostały przerwane, potem zanim zostały kontynuowane, to tak jak mówię, trochę czasu minęło, wszyscy zdenerwowani. Ja w sumie tak na luzie, chwilę postałem na dworze, potem znowu wróciłem na halę, usiadłem i tyle. Co do tam mojej konkurencji, ja miałem tylko 3 osoby w kategorii, nie było tych osób dużo, no ale jakby ktoś chciał mi zarzucić, że miałem tylko 3 osoby w kategorii, to przypomnę, że 2 tygodnie wcześniej miałem 17 osób w kategorii i też wygrałem. Także nie jest tak, że umiem wygrywać tylko, gdy jest mało osób. Gdy jest dużo osób, również gdzieś tam jestem wysoko. No i co? Ogólnie na backstage'u bardzo fajny klimat, atmosfera. Poznaliśmy kilku kolegów. No i ogólnie fajnie. Co zauważyłem, to bardzo dużo ludzi pompuje się przed wyjściem na scenę, dosłownie już godzinę przed, jakieś dipy, pompki, bicepsy, barki, to. No ja już z doświadczenia swojego wiem, że tego pompowania ja praktycznie nie potrzebuję, bo Dawid jak mnie załadował w Warszawie, to ja machnąłem gumą 3 razy w prawo, 3 razy w lewo, znaczy no 3 razy na boki, 3 razy do przodu, ja byłem napompowany. No i tutaj też stwierdziłem, że nie będę się pompował i zrobiłem dosłownie tak, że tak jak teraz widzicie mnie, to jest chyba nawet ta sama bluza. W bluzie siedziałem sobie dosłownie do 15 minut przed wyjściem na scenę.
Tam jeszcze taki ten facet, który wywoływał, on tam moje imię, Mateusz, Matiusz w sumie, gdzieś tam mnie jeszcze upominał, że no 15 minut już. Ja mówię okej. No i jak powiedział, że 15 minut, no to ja sobie poszedłem na glaze, czyli na tą oliwkę. Nałożyli oliwkę, machnąłem gumą 3 razy, no i już byłem napompowany. Kamil tam do mnie mówi, Mati, pompuj. Ja mówię, nie, już nie trzeba. W sumie to nawet to, co tam mieliście urywek na poprzednim filmie, gdzie się pompuje, to bardziej było robione pod film, niż ja rzeczywiście tej pompy potrzebowałem. A już takie pompowanie bezpośrednie to robiłem sobie na backstage'u, takim przed samym wejściem na halę, gdzie miałem takie 4-5 minut dosłownie i tam sobie już taką pompkę robiłem, że zrobiłem kilka pompek właśnie, wznosów w przód, bicepsa, tricepsa, wiosłowania gumą, no i to mi zdecydowanie wystarczyło. Gdzieś u mnie, jak jestem załadowany odpowiednio, no a teraz się wstrzeliliśmy i w FIWE, i w tą Szwecję z ładowaniem, no to ja nie potrzebuję po prostu gdzieś tego pompowania. Podejrzewam, że nawet i bez tej gumy gdzieś bym pomachał ramionami i gdzieś ta krew by naszła na te mięśnie i byłyby napompowane. No i wyszedłem na scenę. Gdzieś tam widziałem na live, że byli pod wrażeniem komentatorzy. To też bardzo jakby mnie umocniło psychicznie. Ucieszyłem się, jak tam Branch Warren o mnie mówił. No i pierwszy dzień overalla zrobiliśmy, ale jakby tam też widać, że ja tak aż bardzo się nie cieszę z tego, no bo wiadomo, po co tam przyjechałem, a ten drugi dzień już było wiadomo, że będzie trudniejszy, bo kilku zawodników od Kaluma z Anglii miało przyjechać. A więc skończyliśmy ten dzień, potem oczywiście kontynuowaliśmy ładowanie. Jeszcze tylko powiem, największą konkurencją tego dnia był chłopak z 90-tki, z Afganistanu pochodzenia, chociaż mieszkający już w Szwecji od kilkunastu lat. Bardzo fajnie wyglądał, tylko był bardzo zamglony tego dnia. Na drugi dzień dużo lepiej wyglądał. Nawet tam mówił do mnie, it's between me and you, coś tam, tak troszeczkę cwaniakował. Miałem wrażenie, że jakby jest pewien swojej wygranej. No ale wiedziałem, że raczej nie będzie w stanie mnie ograć ze względu nie tylko, no nie miał ani większego docięcia, ani większego rozmiaru, więc no byłem raczej pewny siebie tego sobotniego dnia. No w niedzielę, w sobotę potem jeszcze podładowaliśmy, w ogóle mieliśmy do sklepu 200 metrów i tam mówię, że wszystko pod kontrolą do Dawida, Dawid mówi, dobra, lećcie po lody. Kazał kupić lody tam Ben & Jerry albo Hageny, sklep zamknięty. W ogóle w Szwecji bardzo jakby wcześniej wszystkie sklepy zostały pozamykane, no i był problem z tymi lodami, kupiliśmy je w restauracji, nawet nie wiem ile Kamil za nie zapłacił, nie chciał powiedzieć, no ale misja lody tak czy siak została wykonana, zjadłem te lody na noc. No i wstałem rano, to forma jeszcze, tak jak to mam rano w niedzielę, nie taka. Ale po pierwszym posiłku, w którym mam tam 20 tłuszczu, 200 węglowodanów, 20 białka, bo tutaj powtórzyliśmy schemat z Warszawy, już ta forma po prostu się pojawiła. Rano byłem na taningu przed startem, 6:45, i widziałem Scottish Titana. Możecie sobie wpisać na Instagramie Scottish Titan. No i powiem tutaj, że osrałem gacie i to osrałem tak gacie, że już zdążyłem napisać do Dawida, że tej karty nie weźmiemy dzisiejszego dnia. Kamilowi zacząłem tam płakać, w cudzysłowie płakać, po prostu mówić, że no nie ma szans, nie ma żadnych szans i tak dalej. Ja go widziałem po prostu pod tą kabiną do brązowania, tam chwilę nad porozmawialiśmy, gratulował mi poprzedniego dnia. No i zrobił na mnie duże wrażenie. Tylko że w sumie to było właśnie w tym świetle podbrązowanie. Potem jak wyszedł, to już tak nie było aż takiego wrażenia. A potem jak zobaczyłem go na scenie, on był nie w mojej kategorii, tylko w cięższej, no to już w ogóle tak troszeczkę ten czar prysł. No i on bardzo, bardzo dobrze wygląda na zdjęciach.
ale na żywo już jakby na scenie, no to ta struktura jego jest bardzo zaburzona, jeżeli chodzi o proporcje. Ma świetne nogi, pośladki. Te pośladki w sumie moim zdaniem troszeczkę działają na niekorzyść, o ile bokiem robi to robotę, tak tyłem wygląda to, no nie chciałbym powiedzieć, że brzydko, ale tak troszeczkę pokracznie ten kształt. No i też dlatego pewnie został zrzucony na drugie miejsce w swojej kategorii, a wygrał Zach Lionheart, również od Kaluma, z którym właśnie się później w overallu musiałem zmierzyć. Kilka kilogramów ode mnie na pewno cięższy, większy, ale tej różnicy tak nie było widać na scenie ze względu na to, że byłem bardziej docięty. No i tam wygrałem również z nim. Co do jeszcze właśnie tego startu niedzielnego, to już taktykę przybrałem całkowicie taką na lenia. Na halę weszliśmy około 30 minut przed moim wyjściem i siedziałem sobie w bluzie, tak były ławeczki, usiadłem sobie w bluzie, siedzę, krzyczy tam ten wołujący Matthews, 15 minutes, mówię ok, no i znowu glaze, 3 razy machnięcie gumą, wyszedłem, wyszedłem, to było pierwsze wyjście, czyli w mojej kategorii tylko. No i wiadomo, do tych dekoracji, no to kupa czasu, około 3-4 godzin, tak to było zorganizowane w Szwecji, więc od razu założyłem, nie, nawet nie założyłem bluzy, założyłem spodnie, bez bluzy, bez koszulki, poszedłem na apartament, chwilę oschnąłem, położyłem się i włączyłem sobie gierkę na telefonie. Kamil mówi, co ty grasz? Ja mówię, muszę się odstresować, nie? No i tak sobie leżałem, grałem, co półtora godziny wysyłałem zdjęcia do Dawida, Dawid mówił, zjedz to i to. I tak wyglądał ten dzień. W sumie to, nie wiem, no, wyglądało to tak bardzo jakby na luzie, na pewno z boku, ale no, no fajnie to w sumie moim zdaniem wyszło. Co do takich jeszcze ciekawostek, to Afgan, ten, nie pamiętam jego imienia, powiedział przed już tymi ogłoszeniami wyników, że jak ja dzisiaj przegram, to jest dlatego, że ci zawodnicy są od Kaluma, a sędziowie jakby faworyzują tych zawodników. Ja mówię do niego, nie, jak mam wygrać, to wygram, jak mam przegrać, to przegram. Ja nie wierzę tutaj w takie coś, że ktoś jest od jakiegoś trenera, to będzie miał łatwiej, czy będzie jakoś nagradzany. Tak mu w sumie powiedziałem, to się zdziwił, że tak powiedziałem. No ale no ja nie lubię takiego gadania i to moim zdaniem w ogóle było nie na miejscu. Już wolałbym nic nie mówić, niż komuś powiedzieć, że no raczej powinieneś wygrać, ale nie wiadomo jak sędziowie. No tak się raczej nie robi. Afgan wygrał też swoją kategorię, też stał w tym overallu. Wyglądał dużo, dużo lepiej niż w sobotę, no ale wciąż to jest różnica 10 kg między nim a mną, więc no... Przegrał. No i co? Ogólnie fajne zawody, fajnie zorganizowane. Scena też piękna, żywa publiczność. Tu jeszcze dam ciekawostkę. Jeżeli chodzi o dobór muzyki, mój dobór, nawet nie pamiętam jak się nazywa, Metro Exodus chyba się nazywa twórca tej muzyki, do której ja pozowałem na FIWE i w pierwszy dzień w Szwecji. A dosłownie 3 dni przed samym startem w Szwecji zmieniłem na niedzielę muzykę na ABBA Chiquitita, nie wiedząc, że ABBA jest szwedzkim zespołem. I ogólnie ta muzyka, wiecie jak ona brzmi. Ja już stwierdziłem, że co ma być, to będzie. I że wyjdę sobie na luzie do jakiejś takiej fajnej muzyczki, bez układu dowolnego, po prostu wyjdę i zaimprowizuję. I co będzie, to będzie. No i jak się okazało, to siadło w 100%, bo nie dość, że no Szwecja i ABBA to jest ich zespół, no to tam po prostu nawet słychać chyba na nagraniu, że publika tam była żywa, a sędziowie sobie normalnie robili fale na tym, na panelu, podczas gdy ja właśnie pozowałem do tego z uśmiechem na twarzy, nie? To już było takie zwieńczenie jakby tego mojego całego stresu, wyładowanie. Tak jakby chciałem to zrobić na te 3 dni przed, zmieniając tą muzykę, nie? Jeszcze. Ogólnie catering był dość
bogaty. Było dużo rzeczy, dużo więcej rzeczy niż w Polsce na tym cateringu. Ale już na pierwszego dnia mówię do tego, do Kamila, zobacz, tutaj jedzą ci, co przegrywają, przegrywy. On mówi, dlaczego? Ja mówię, bo w dzień startu już się nie je. Mówię, będą jedli, będą mieli wywalone te bębny i zobaczysz, że zaszkodzi im to. No i tak było, wielu zawodników stało przy tym cateringu po 20 minut, zajadali te pączki i inne duperele. No a potem brzuch poza kontrolą. Ja robię to zawsze, no już to chyba kiedyś mówiłem, że mam pierwszy posiłek o 6-7 rano do tego espresso. Jak start mam o 13, 14 czy później, to ja jestem puściutki do kręgosłupa dosłownie, a też moje trawienie w ten weekend to było no aż zadziwiająco dobre. Dawid powiedział, że on tyle przez tydzień się razy nie wypróżnia, co ja w te dwa dni. Także no, elegancko i siadło nawet w tej kwestii, a podkreślam, że ta kwestia jest bardzo problematyczna dla wielu zawodników w peak weeku, czy w ogóle w dni startów. No bo jak jesteśmy odwodnieni, no to już ta jelita tak nie chcą jakby współpracować z nami, nie? Także no tutaj też fajnie to siadło. Co jeszcze? W ogóle odwołali mi lot. Mieliśmy jedną noc dłużej w hotelu takim jakby w Airport City, 700 metrów od jakby głównego lotniska, hotele tam były. Dostaliśmy jedną noc, no i ogólnie 24 godziny dłużej musieliśmy spędzić w Szwecji, co nie było zbytnio mi na rękę i Kamilowi też nie, bo Kamil miał do pracy, musiał odwołać pracę. A jeszcze fajne zachowanie, dzień po zawodach, po śniadaniu poszliśmy na siłownię, ja w swojej bluzie IFBB Pro, właściciel wpuścił nas za darmo po prostu, także również jakby fajnie się poczułem, że tu wygrywam zawody, idę na siłownię, jeszcze za darmo wejściówka, kurde, mówię, siłownia w ogóle też kosmos, mega ładna, samych hamerów na klatę to chyba było z 4, jeszcze śmiesznie, bo Szwed robił, pytamy się, ile jeszcze ma serii, mówi, że jeszcze 2, no to my stwierdziliśmy, że pójdziemy na drugiego hamera, chcemy zacząć robić na tym hamerze, on mówi, że on tutaj też robi, także on chyba napierdzielał na tych 3 albo 4 hamerach naraz, jedną serię jako 4 z rzędu, nie? Także no śmiesznie, spotkaliśmy tam też zawodnika jednego, tam poprosił o zdjęcie, pytał się, ile mam lat, ile ważę, coś tam, pogadaliśmy. Zjeść to dużo nie zjadłem, ze względu na to, że ja nie lubię odbicia tego wodnego po zawodach, mnie głowa boli bardzo, twarz mam spuchniętą. No po prostu zawsze staram się tego uniknąć, więc ja nawet przez pierwszy tydzień po zawodach jeszcze kręciłem dziennie 2 godziny cardio i byłem na niskich węglach, co jak powiedziałem Dawidowi, no to powiedział, że jestem głupi, bo i tak, w cudzysłowie, bo i tak jakby nie da się zahamować tego odbicia wodnego i ono zawsze jakieś tam musi wystąpić. Ja chciałem to jakby całkowicie wyeliminować, no ale całkowicie się nie da wyeliminować. I powiedział, że w sumie no to męcząc organizm, no to mam jeszcze kolejne jakby nabicie wody ze względu na jego zmęczenie, więc sobie zejdzie ta woda, która by była z odbicia, a wejdzie ta ze zmęczenia, więc wychodzi w sumie na jedno. No ale błędy się wiadomo, tam jakieś drobne też popełnia każdy z nas. Odbicia jakiegoś wielkiego nie było, czułem się w sumie dobrze. Jedynie co, no to trening jeden było tak bardzo ciężko zrobić, bo byłem napompowany jeszcze tymi z zawodów karpsami wyglądanami. Co jeszcze? A, i ostatnia chyba kwestia z zawodów. Mieliśmy zakupiony tylko bagaż podręczny, czyli po jednej torbie na osobę, a wracaliśmy z 5 torbami i statuetką i kartą. I wyobraźcie sobie, że nie dopłaciłem nic do bagażu, bo podczas tego check-inu już jakby te bagaże się tam zdaje, ludzie byli tacy zachwyceni tą statuetką i tym, że idzie ktoś tam wygrany, że stwierdzili, nie wiem, czy oni stwierdzili, że nie będą mnie kasowali,
czy co, no ale nas normalnie przepuścili i tylko tam mówili gratis, gratis, to chyba gratis to jest gratulacje po szwedzku, tak się domyślam. Także tutaj jeszcze fajnie, że udało się coś tam, kolejne pieniążki zaoszczędzić. A co do, może jeszcze powiem o nagrodzie, to wygrałem, pierwszego dnia wygrałem shaker stalowy z dożywotnią gwarancją, bardzo fajny. Jakieś tam białko, jakieś tam suplementy, takie dosłownie drobne, plus 300 euro do wykorzystania na sklepie Gasp lub Better Buddies. To była nagroda za pierwszy dzień, a za drugi dzień wygrałem plecak Mutanta, bardzo fajny, duży plecak. Znowu ten sam shaker stalowy, więc oddałem jeden Kamilowi. Znowu bluzę, tym razem bluzę z Gaspa. Tam wartość tej bluzy, jak patrzyłem, to około 800-900 zł. Ale jest sygnowana IFBB Pro, więc to wiadomo, no, będzie moja taka bluza ulubiona, już jest ulubiona. Więc stwierdziłem, że jak wygrałem bluzę tutaj czarną IFBB Pro, no to tą szarą, którą wygrałem dzień wcześniej, było tam napisane zwycięzca chyba Better Buddies Challenge, tak się nazywały chyba te pierwsze zawody, no to tą Kamilowi oddałem w prezencie za to, że mi towarzyszył. Plus znowu 300 euro do wykorzystania na te sklepy Gasp lub Better Buddies, plus jakaś przetreningówka, plus AAA, plus jakieś próbki, plus booty pump, gumy jakieś, plus owijki, plus czapkę, plus tą statuetkę, która chyba waży z 12 kg i nosiłem ją przez 35 tysięcy kroków wracając do domu. Ręka to mi prawie odpadła. Chyba tyle z tych rzeczy wygranych. Także no coś tam przywiozłem z tego, no samych ciuchów na te 600 euro. Nie wiem, co z tymi ciuchami zrobię w sumie. No i w sumie to tyle. A co do przyszłości, bo chciałbym też powiedzieć o przyszłości, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało, jakkolwiek będzie to brzmiało. No to jak wcześniej celem było wygrać kartę pro, no to obecnie celem będzie bycie najlepszym ciężkim w Polsce. I co? No i lata będą leciały i trzeba te lata po prostu wykorzystać. Nie widzę tutaj innej opcji. Też dużego dostałem boosta jakby do wiary w siebie na pewno. No nie tylko ze względu na te wyniki, które otrzymałem, ale też jakby ze względu na komentarze, które usłyszałem od ludzi, czy od Bręcza, czy od Hollingshed'a, czy tutaj w Polsce, od też wielu osób. No ogólnie jakby ten sezon, krótki sezon, myślałem, że postartuję trochę dłużej, że trochę pojeżdżę po świecie. No dał mi bardzo, bardzo dużo. I też tak jak Dawid napisał w swoim poście, że dojrzałem nie tylko jeżeli chodzi o sylwetkę i coś tam dołożyliśmy, ale też mentalnie myślę, że jestem w innym miejscu niż byłem półtora roku temu, bo półtora roku temu, czy dwa lata temu, jak się przygotowywałem, to ja bałem się powiedzieć na przykład, że celuję w pierwsze miejsce, czy drugie, czy trzecie. Tylko mówię, no fajnie by było wejść w finał w takiej obsadzie, w takiej federacji, w takiej kategorii wagowej. No i byłem raczej w ten sposób. A no już w tym roku, tak jak powiedziałem na poprzednim tam materiale, jechałem tylko, żeby wygrać na przykład tę FIWE i to już sobie założyłem w głowie dużo, dużo wcześniej. I tylko o tym myślałem. I drugie miejsce jakby byłoby dla mnie porażką taką samą, jakbym zajął szóste miejsce, nie? Czy nawet ósme. No po prostu jakby gdzieś mi się w głowie przestawiło i jakby bardzo, bardzo poważnie zacząłem podchodzić do samego podejścia do tego, jak jadę na te zawody. No tu w Szwecji też wiadomo, że chciałem wygrać. Zawsze powinno się chcieć wygrać. Ale trzeba mieć też na uwadze, że nigdy nie wiemy, kto przyjedzie. No jak wygrywa lepszy, to wiadomo, zgadzamy się z tym w 100%. Nie ma co płakać, nie ma co też gadać na boki, tak jak niektórzy gadają. Kto gada, to może sobie teraz zrobić
rachunek sumienia, żeby nie gadać, bo to jest bez sensu, to tak źle wygląda od boku, takich osób się po prostu nie chce moim zdaniem aż oglądać. I zazwyczaj to są osoby, które są przekonane o swojej wyższości, a tą wyższość widzą tylko one, a każda inna poważna osoba jakby tego nie widzi, czy osoba w ogóle śledząca kulturystykę. No ale już nie odbiegając od tematu, no to mówię, no cel jest bycie najlepszym, ile mi to zajmie, może mi to w ogóle nie zajmie, może nigdy nie będę, ale no z takim podejściem jakby chcę zacząć ten okres, nowy okres w swoim życiu, w sumie, no bo jednak już poważniej trzeba do wszystkiego podejść, no i zobaczymy, co będzie. Jestem dobrej myśli, warunki do rozwoju sobie sam stworzyłem, moim zdaniem idealne, bo nie mam żadnych sponsorów, nic takiego. Na wszystko zapracowałem do tej pory sam, co też jest dla mnie dużą jakby taką motywacją, no bo 4 lata temu pracowałem, no 4? Nie, trochę, no z 6 lat temu pracowałem za najniższą krajową na magazynie, a teraz już mogę sobie pozwolić nawet właśnie, żeby sobie gdzieś po świecie startować i nie martwić się, że mi coś tam zabraknie. To jest też fajne i to jest też satysfakcjonujące, że z roku na rok jest progres właśnie nie tylko w tej kulturystyce, ale gdzieś też w tych strefach, sferach prywatnych, finansowych, działalnościowych, YouTube'owych, może też teraz się uda jakoś pociągnąć dłużej ten kanał. Nie, no trzeba się cieszyć, w sumie no, jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiłem. I tylko, żeby pasta się nie kończyła i tylko, żeby szczęście się dalej do mnie uśmiechało. No i dobra, koniec tego wywodu. Zaraz nagram posiłek przedtreningowy, wybieram się na trening i będziemy dalej na bieżąco lecieć z rozrostem. Posiłek pre, 100 kaki to jest 20 węgli, 25 płatków słodkich to jest 20 węgli, czyli 40, 50 gramów kleiku ryżowego z ostrowitu to jest 40 węgli, to już jest razem 80 i pół worka ryżu, czyli 40 węgli to jest 120 węgli, 10 gramów tłuszczu z masła migdałowego, tutaj na środku widać, i do tego 155 gramów piersi gotowanej, to jest 50 gramów białka, no i jakieś tam krople keczupu i musztardy, tego w ogóle nie liczę, posiłek pre, do tego jeszcze 10 jednostek hormonu i 10 jednostek insuliny. No i dobra, lecimy sobie z treningiem push, jedyną sesją push, którą mam w tygodniu, czyli przetrenowuję tutaj klatkę piersiową tylko i wyłącznie raz i tutaj po prostu stwierdziliśmy, że jeżeli chcemy się skupić na czymś i coś mieć na priorytecie, no to niestety wszystkiego na priorytecie nie możemy mieć, a klatka w tym sezonie wygląda dobrze, więc możemy ją sobie tutaj chwilowo, powiedzmy, minimalnie oszczędzić, chociaż tak czy siak uważam, że ten bodziec, który dostarczam tym treningiem, będzie wystarczający, żeby dalej ją rozwijać. Pierwsze ćwiczenie, krucyfiks leżąc. Możecie zauważyć, że jakby głowę mam tutaj podniesioną, ale tak jak widzicie, te kulki, one tam mi bardzo przeszkadzają, haczą się o siebie i po prostu wolę patrzeć w lustro i widzieć, jak bardzo one są zbliżone, po to, żeby nie zahaczyć nimi, nie zepsuć sobie ruchu, nie zatrzymać go, niż leżeć i robić to na czuja. Także no te kulki, jakby się dało ściągnąć, to by było idealnie, ale się nie da, więc robię w taki sposób. Ćwiczonko, ogólnie jakby zamysł tego ćwiczenia u mnie jest taki, że robię 10 ruchów w każdej serii i tych serii robię tyle, aż dojdę do serii, w której nie zrobię 10 ruchów, stopniowo zwiększając ciężar. Tutaj tych serii dość dużo mi wyszło, bo jeszcze próbowałem wyczuć
Także to chyba już była nawet czwarta, piąta seria. Oczywiście te wcześniejsze były daleko od upadku, więc nie bardzo się liczą. No ale tutaj już ostatnia seria z intensyfikacją, co widzieliście. I mamy tutaj jakby zamysł taki, że dobieramy ciężar na 10 ruchów. Potem odpoczywamy i odpoczywamy tyle razy przez krótkie okresy czasu, żeby wykonać łącznie 20 ruchów. Ćwiczenie numer 2. I tutaj mam zamiennie. Jeden tydzień mam butterfly'a w podobnym systemie jak krucyfiksy, czyli buduję ciężar na 10 ruchów. W ostatniej serii mam drop set, 50% w dół ciężar i dopompowanie jakby. Dopompowanie, takie szybsze ruchy po prostu do maksymalnego upadku. I zasada obowiązuje również tutaj. Tutaj mamy serię główną. Tego ciężaru też tam troszeczkę się nabudowało. Seria na 10 ruchów. No i widzicie tutaj technikę. Ramię minimalnie może jest troszeczkę tylko za bardzo ugięte, chociaż tak czy siak tutaj efektywnie pracuję tą klatką piersiową. Raczej nawet bym tego u siebie nie zmieniał. No i tak jak mówiłem, tutaj będzie seria zrobiona z drop setem. Już tego, że do upadku trenuję, no to nie muszę podkreślać. Każdy to już na pewno zauważył. No i mamy tutaj już drugie podejście. Te ruchy troszeczkę bardziej dynamiczne. I upadek. Ćwiczenie numer 3. I tutaj również zamiennie. Jeden tydzień mam wyciskanie hantli w trzech seriach. Ogólnie ten dzień treningowy ja wkleję w opisie, tak żebyście mogli sobie zobaczyć. Ale to będzie jedyny dzień treningowy, myślę, który tak aż obnażę. Też nie chcę tutaj jakby tych technik Dawida tak bardzo pokazywać. Kto będzie chciał, to będzie oglądał, jakoś tam wywnioskuje sobie. Chociaż będzie ciężko wywnioskować wszystko. Ale no po prostu, no z szacunku po prostu do Dawida i jego wiedzy, tego jaką tą wiedzę też musiał nabyć, nie chcę wszystkiego obnażać. A więc tak, tutaj mam do wykonania dwie serie w przedziale 8-10. A ostatnia seria, tą, którą oglądacie, jest z podwójnym dropsetem. I tak jak powiedziałem, znaczy podwójnym dropsetem, przepraszam, z rest pauzą, w której w zamyśle dobieram ciężar na 10 ruchów i robię tyle pauz, tyle takich krótkich odpoczynków, żeby wykonać 20 ruchów łącznie. I to ćwiczenie mam zamienne. Jeden tydzień mam wyciskanie skos góra hantle, a jeden tydzień mam wyciskanie wysoki skos smith. Tutaj drugie podejście. No powiem, że nigdy rest pauzu na wyciskaniu hantli nie robiłem i jest po prostu przerąbane, naprawdę jest przerąbane. Dużo siły też idzie tutaj na jakby wejście w pozycję. Ja lubię położyć się idealnie, lubię te łopatki jeszcze przed wykonaniem pierwszego ruchu sobie poprawić. I to też dużo jakby mnie kosztuje. Troszeczkę nadgarstki odmawiały posłuszeństwa, też wiadomo dlaczego. Ale trzecie podejście. I tutaj z tego co pamiętam zrobiłem dosłownie tyle ruchów, ile było w zamyśle. I to tak ledwo z podniesionym dupskiem. Ćwiczenie numer 4. I tutaj mamy wyciskanie na maszynie poziomej siedząc. I tutaj skupiam się po prostu na tym, żeby maksymalnie rozciągnąć klatkę, tak jak widzicie. I żeby to ramię nie szło tak aż gilotynowo, bardziej gdzieś bliżej tułowia.
Nie doprostowuję też tutaj łokcia do samego końca. Nie chcę tego tricepsu zbyt mocno męczyć. On i tak potem będzie mi bardzo szybko upadał, więc skupiam się w 100% na klatce piersiowej. Tak jak mówiłem, w opisie dodam ilość serii i powtórzeń w poszczególnych seriach, bo nawet tego, nie pamiętam tego dokładnie. Dopiero trzeci tydzień lecę nowym planem, więc muszę to zawsze sprawdzić przed tym, jak wykonuję serię. Ćwiczenie numer 5 i tutaj mamy unoszenie drążka wyciągu dolnego wzdłuż tułowia w górę, czyli ćwiczenie angażujące tutaj, powiedzmy, targetujące ten boczny akton barku najbardziej, troszeczkę ten tylny akton, no i też na pewno tutaj ten czworoboczny również będzie działał pośrednio. I tutaj mam 3 serie między 15 a 20 ruchów i to jest seria, to jest robione w serii łączonej z, jak widzicie, wzosami handli w bok. No i tutaj to pierwsze ćwiczenie zabija mnie już w takim stopniu, że te wznosy handli w bok na pewno nie będą idealne. Wziąłem troszeczkę za duży ciężar, jak dla mnie, ale tak czy siak uważam, że jakby te ruchy są efektywne. No po prostu czuję po sobie, że to działa. Tak w skrócie. Jakby podopieczny mi wysłał taką technikę, to by dostał po prostu, jak to się mówi, no upomniałbym, że tak się nie robi, ale no z moim doświadczeniem troszeczkę jest inaczej. Tutaj jest troszeczkę tak jakby nowość dla mnie. Wyciskanie na maszynie w górę, atakujące tutaj głównie, powiedzmy, przedni akton barku, chociaż wiadomo, inne aktony, tak jak też triceps, będzie tu pracował, ale zwróćcie uwagę, że ruch tutaj jest króciutki, ale taki jest zamysł tego. Tak jest to rozpisane, nie ma tutaj pełnego zakresu ruchu, my chcemy tutaj po prostu zrobić to tylko w takim zakresie, żeby przepracować maksymalnie ten przedni akton barku. Tutaj było troszeczkę komplikacji z ułożeniem się na ławce, więc będzie na pewno widać, że jestem krzywo ułożony. Wszystkie ławki takie bez stojaka były niestety pozajmowane, więc musiałem improwizować i zrobiłem to na ławeczce do wyciskania. O, musiałem podskoczyć, aż żeby się po prostu ustawić. Dawno niewykonywane ćwiczenie, wyciskanie francuskie sztangą łamaną. I tu, jak już możecie zauważyć, to co u podopiecznych najczęściej zwracam uwagę, żeby ramię nie było prostopadle do ciała, tylko od razu odwiedzione w tył, tak żebyśmy po prostu w tym ćwiczeniu nie odpoczywali. No, możecie sobie wyobrazić, jak działa grawitacja. Jeżeli ramię będzie prostopadle, to my tak naprawdę odpoczywamy i ten triceps nie jest aktywny. Wystarczy je troszeczkę odwieść, jako że nawet głowa długa tricepsa za to jest odpowiedzialna, żeby te ramię przez całą serię było aktywne w pełni. No i też nie trzeba wtedy używać takiego dużego ciężaru. Tak jak widzicie u mnie, to jest malutki ciężar. Mogłem zrobić w sumie jeszcze z 2 ruchy, ale pewnie bym nie doprostował ręki, jeszcze bym na głowę to zrzucił. Ostatnie ćwiczenie z treningu push i tutaj mamy wyciskanie wąsko sztangą. Ten trening wykonywałem tydzień temu, od tego momentu, w którym teraz do Was mówię, i wykonywałem go, tak jak widzicie, tutaj mam założone 15, 10,
Czyli 50 kilo plus powiedzmy, że ten smef, tam klasycznie licząc, to jest łącznie 70 kilo. Jeżeli go policzymy jako 20 kilo, no dzisiaj robiłem 100 kilo, czyli 30 kilo więcej. Także no, tutaj po prostu jestem, jeszcze się wytłumaczę, jestem bardzo świeżo po zawodach i ta siła jeszcze mi nie dopisuje. Żebyście nie mówili, że jestem taki aż słaby. No i tutaj zakres 8-10, 3 serie do upadku. A triceps upada bardzo szybko, więc lepiej zakończyć serię troszeczkę szybciej. I kolejne z ćwiczeń. Tutaj mam w rotacji. Jeden dzień treningowy kończę treningiem brzucha, a jeden dzień treningowy kończę łydką. I tak na zmianę, więc ta łydka jest atakowana nawet do 3 razy w tygodniu. No i zaczynam od wersji prostowania, znaczy prostowania, wspięć na palce, po prostu na maszynie siedząc. I tutaj po prostu jakby dbamy o to, żeby wyłączyć jakby działanie sprężystości ścięgna Achillesa. Także ten ruch przez cały zakres powinien być kontrolowany, powinno być spięcie w szczycie ruchu, czyli w maksymalnym spięciu, powinna być pauza w maksymalnym rozciągnięciu, no i faza ekscentryczna, czyli opuszczania, również powinna być tutaj spowolniona, tak żeby ta łydka pracowała rzeczywiście w pełni. No i tutaj oczywiście do upadku kawałek przewinę, żeby też to nie było takie nudne. Upadek osiągnięty, więc można odłożyć. I kolejne ćwiczenie na łydkę. No tutaj już zaspoileruję. Robię wszystkie możliwe w sumie do wykonania ćwiczenia na łydkę. Ilość serii również napiszę w opisie. Zakresy powtórzeń również. No, większej filozofii niż to, co powiedziałem w poprzednim filmie, w treningu łydki nie ma. No i to jest tak proste, a zarazem tak trudne, bo jeżeli spojrzycie na siłowniach, to 80% ludzi zakłada na uginanie wspięcia na palce po 100 kilo na tej maszynie, powiedzmy, do wspięć na palce. Ja zakładam 45 kilo, 50 kilo. No i jakimś cudem ta łydka rośnie, a w większości nie rośnie, bo korzystają po prostu z tego ścięgna, sprężystości ścięgna. Co oczywiście jest złe, bo może powodować w dłuższej perspektywie czasu kontuzję. I ostatnia wersja, wspięć na palce. Tutaj należy pamiętać, żeby nie być pochylonym w przód, bo ciężar, środek ciężkości przyniesiemy w przód, więc ta łydka nie będzie jakby miała ciężaru na sobie. Także leciutko odchylamy się w tył i tak samo jak w poprzednich ćwiczeniach pilnujemy sobie tempa. To jest nuda, to przewinę po prostu. Trenujemy po prostu do upadku i that's all. No i to by był w sumie koniec treningu i zapraszam do posiłku potreningowego. Dobra, jestem po treningu. Tu będę młodego teraz chłopaczka uczył pozowania, bo ma za 2 tygodnie zawody. I tutaj mamy 160 węglowodanów, 20 węglowodanów z kaki, 120 węglowodanów z ryżu basmati, 50 białka z piersi gotowanej i tam jest na dole jeszcze banan. Musicie mi uwierzyć. Pieprz, sól i tylko dodam, że kaki nie jem, dlatego że jakieś tam ma właściwości, tylko sobie po prostu kupiłem i mi smakuje. Posiłek kolejny już po powrocie do domu. Płatki ziemniaczane, 40 węglowodanów z tych płatków, czyli to jest 50 gramów płatków. 155 gramów piersi, to jest 50 gramów białka, pierś gotowana z indyka, kawałeczek dosłownie marchewki, kawałeczek pietruszki i trochę szpinaku,
A płatki ziemniaczane są czerwone, bo dodałem papryki i czosnku do nich. No i pieprz, sól troszeczkę. Tak to wygląda. Cały pojemnik w sumie wyszedł. Także objętość jest dość duża, ale to dość szybko przeze mnie przejdzie. Tym bardziej, że nie ma tutaj żadnego tłuszczu. Posiłek numer 5. 50 gramów kleju ryżowego, 60 gramów izolatu, chocolate brownie, wygrałem w Szwecji, nawet dobry ten szwedzki izolat. I w sumie to jest kolejny posiłek, który ma tylko 40 węgli i ostatni posiłek będzie dużo większy. Dobra, posiłek ostatni, szósty, 80 węglów wodanów, 20 węglów wodanów tutaj z tosta. Pieczka z kurczaka jest w toście gotowana. Łącznie tu jest na tym talerzyku 50 g białka. Tu jest 10 g tłuszczu z masła migdałowego plus 25 g węgli z kaszy mannej i 15 g węglowodanów z jabłka. Dużo cynamonu. Zauważyłem, że bardzo dużo osób cynamon dodaje dopiero po obróbce, jakby sypiąc na wierzch. Ja tak nie lubię i zawsze sypię przed tym, jak rozmieszam na przykład tą kaszę mannę, nie? Także już tutaj dzisiaj dużo nie będę mówił, w ogóle nie będę mówił. Tą miskę kupiłem w ogóle akurat na ten okres masowy, bo i tak ten materiał będzie dużo, długo trwał i przepraszam za to, ale chciałem to po prostu upchać w jeden. No i co, żegnamy się na dzisiaj. Wstawię tutaj jeszcze podsumowanie całego dnia według Fitatu. I według niefitatu. Jeżeli mi się to uda zrobić, i zapraszam do śledzenia, oglądania dalej, lajkowania, subskrybowania i udostępniania.